Witam wszystkich. Rozpoczynamy trasę egzaminacyjną we Wrocławiu na kategorię A, przykładową trasę egzaminacyjną. Jak jesteśmy gotowi do jazdy, to proszę bardzo, jedziemy. Zaczynamy od wrocławskiego WORD-u. Pierwszym znakiem po wyjeździe z placu manewrowego jest punkt kontroli, gdzie musimy dojechać i zatrzymać się. Ruszamy z punktu kontroli i na skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy. Na skrzyżowaniu w lewo. Zjeżdżamy do lewej krawędzi jezdni, bo droga jest jednokierunkowa. Wyjeżdżając z drogi wewnętrznej, włączamy się do ruchu i wjeżdżamy w strefę 30 km na godzinę z kierunkowskazem. Wjeżdżamy, skręcamy sobie w lewo. Jedziemy prosto 30 na godzinę i obowiązkowo, jak przecinamy skrzyżowanie równorzędne, obracamy głowę. Wolne, to jedziemy. Wyjechaliśmy najpierw z ulicy Ziembickiej w ulicę Klimasa. Zbliżamy się do sygnalizacji świetnej. Przed sygnalizacją jeszcze skrzyżowanie równorzędne. Obracamy głowę. I na światłach pojedziemy sobie w lewo. Na światłach pojedziemy sobie w lewo. Zatrzymamy się przed światłami. Światła z sygnalizatorem ogólnym. My dostajemy zielone światło, z naprzeciwka też dostajemy zielone światło. Wykonując manewr skrętu w lewo, musimy przepuścić wszystkie pojazdy jadące z przeciwka w naszym kierunku, bądź skręcające w swoje prawo, nasze lewo. W przypadku dużego natężenia ruchu najbezpieczniej dojechać sobie do środka skrzyżowania, zaczekać, aż inne pojazdy zjadą z niego i dopiero wykonać manewr skrętu w lewo. Jedziemy w lewo, tak, żeby nie jeżdżać na podwójną ciągłą, tak, skręcamy sobie w lewo. Wyjechaliśmy ze strefy 30 na godzinę, 50, rozpędzamy się do prędkości 50 km na godzinę. No. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach pojedziemy sobie w prawo. Mamy zielone światło, blisko prawej, skręcamy w prawo. I możemy, proszę bardzo. Ustąpiliśmy pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu, jedziemy prosto. Prosto, 50, rozpędzamy się. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo sygnalizujemy zmianę pasa ruchu, a następnie w prawo sygnalizujemy zmianę kierunku jazdy. Jadąc w prawo, poruszamy się blisko prawej krawędzi jezdni. Na skrzyżowaniu w lewo będziemy się przemieszczać,
dojeżdżamy do linii przerywanej, będziemy zmieniać pas ruchu i musimy mieć wolne. Głowę obracamy, wolne, wjeżdżamy i jedziemy sobie prosto. Przed nami krzyż świętego Andrzeja, obracamy głowę lewo, prawo, jedziemy prosto. Obracamy głowę przez lewo ramię, czy z tyłu nie ma tramwaju, poruszamy się prosto, jedziemy ulicą Krakowską w tej chwili. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach w prawo z ulicy Krakowskiej skręcamy w ulicę Karwińską. Pamiętajmy, że przed zatrzymaniem zawsze musimy zredukować bieg do najniższego. Blisko prawe jedziemy w prawo, mamy sygnalizator kierunkowy, blisko prawe jedziemy w prawo, nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Po skręcie w prawo pojedziemy sobie dwa razy w lewo. Z ulicy Karwińskiej będziemy wjeżdżać w ulicę Mościckiego. Dajemy sobie lewy kierunkowskaz, przemieszczamy się do osi jezdni, redukujemy. Jadąc dwa razy w lewo, musimy znajdować się przy osi jezdni. Patrzymy, czy z przeciwka nie ma pojazdów i znowu jedziemy do osi jezdni. Bo skręcamy w lewo na drodze dwukierunkowej. Zbliżamy się do znaku stop z pełnym zatrzymaniem. Poczekamy, dojeżdżamy sobie przed linię bezwzględnego zatrzymania i przed linią obowiązkowo się zatrzymujemy. Upewniamy i możemy. Proszę bardzo. Nabieramy prędkości 50 na godzinę. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy jechać w lewo, musimy zasygnalizować manewr skrętu w lewo. Bo droga jest w lewo bądź w prawo, więc jest zmiana kierunku jazdy i musimy to zasygnalizować. I prosto jedziemy, prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo, znowu wjeżdżamy w strefę 30 km na godzinę, skrzyżowania równorzędne, wjeżdżamy w ulicę Topolową. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, przemieszczamy się od prawej krawędzi z kierunkowskazem do osi jezdni, skręcamy w lewo, przecinamy ścieżkę rowerową, głowę obracamy, skręcamy w ulicę Cedrową i jedziemy cały czas prosto. Dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym będziemy zawracali i sygnalizujemy tylko zjazd skrzyżowania. Nie sygnalizujemy wjazdu. Wjeżdżając upewniamy się, że lewa jest wolna. Wolne to wjeżdżamy.
sygnalizujemy prawym kierunkiem zjazd ze skrzyżowania. Omijamy zaparkowane pojazdy, prawy kierunek, zmieniamy pas ruchu i jedziemy sobie prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu w prawo i w prawo. Na skrzyżowaniach równorzędnych zawsze mamy pierwszeństwo, więc skręcamy sobie w prawo. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo w ulicę Mościckiego, mamy znak ustąp. Musimy ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwa. O. Najbezpieczniej jest dojechać się, zatrzymać, popatrzeć i jak będzie możliwość, spokojnie skręcamy w prawo. Wyjechaliśmy z strefy ograniczeń. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Z ulicy Mościckiego wjeżdżamy w ulicę Semaforową, strefa ograniczonej prędkości 30. Jedziemy prosto, ale pilnujemy prawej strony. Obracamy głowę, jak wolne jedziemy prosto. Kolejne skrzyżowanie równorzędne, przemieszczamy się prosto, obracamy głowę w prawo, wolne, możemy. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojedziemy w lewo, sygnalizujemy zawsze tylko zjazd. Mamy znak ustąp, patrzymy czy lewa jest wolna, abyśmy mogli spokojnie wjechać na rondo, wjeżdżamy na rondo. Zjeżdżając prawy kierunek, jedziemy prosto i tu musimy uważać, bo cztery uliczki to jest wszystko, to są wszystko skrzyżowania równorzędne. Pilnujemy prawej strony. I tutaj też kolejne skrzyżowanie równorzędne, przemieszczamy się prosto. Strefa ograniczonej prędkości, przemieszczamy się cały czas, poruszamy się z prędkością 30 km na godzinę. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Na tym skrzyżowaniu możemy jechać w prawo bądź w lewo. Musimy zwrócić baczną uwagę przed przejściem dla pieszych na pieszych. I czekamy tutaj przed przejściem. Zatrzymamy się, bo nie mamy miejsca do kontynuowania jazdy. Więc spokojnie sobie czekamy. Oni zjeżdżają, podjeżdżamy sobie. Pilnujemy prawej strony, bo skrzyżowanie równorzędne. Jak mamy prawą stronę wolną, jedziemy w lewo do osi jezdni na znak ustąp. I jak będzie wolne, pojedziemy sobie w lewo. Wyjechaliśmy ze strefy 30 i nie rozpędzamy się, bo po prawej stronie zrobimy zatrzymanie we wskazanym miejscu. Kierunek prawy, zatrzymujemy się tutaj przy zatoce. Dokładnie, do prawego krawężnika, pełne zatrzymanie, tak, kierunek lewy, obracamy głowę,
i włączamy się do ruchu. Proszę bardzo. I jedziemy prosto. 50, rozpędzamy się. Włączenie się do ruchu musi być poprzedzone obróceniem głowy. Prosto, cały czas prosto. Za chwilę wykonamy ponownie manewr zatrzymania we wskazanym miejscu. Jest to tak zwany szuterek, więc musimy bardzo uważać. Bardzo wolno musimy zjechać na pobocze. Wykonujemy manewr zatrzymania we wskazanym miejscu, dajemy kierunek prawy, hamujemy na asfalcie, redukujemy, w ostatniej fazie zjeżdżamy na pobocze. Zatrzymujemy się do zera. Jak będzie możliwość, włączymy się do ruchu. Musi być pełne zatrzymanie, kierunek lewy, głowę obracamy, wjeżdżamy na asfalt i rozpędzamy się. 50, panel wykonany prawidłowo, jedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, obowiązkowo musimy dać kierunkowskaz, bo jest zmiana kierunku jazdy w prawo. Poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu, będziemy jechać w lewo. Kierunkowskaz lewy, przemieszczamy się do osi jezdni i na lewym kierunkowskazie będziemy jechać w lewo. Pięćdziesiątka, cały czas prosto. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Z ulicy Gajzowej skręcamy w Tarnogajską, jedziemy prosto. Sygnalizator na wprost jest bliżej lewej strony, więc przemieszczamy się prosto. I na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Kierunek, kierunkowskaz, przemieszczamy się do osi jezdni. Zatrzymujemy się przed linią warunkowego zatrzymania. I czekamy na światło zielone. Thank you.
przemieszczamy się wzdłuż osi jezdni, jeżeli sprzeciwka jadą pojazdy, to je przepuszczamy, jest możliwość, skręcamy. Gdyby było więcej tych pojazdów, to czekamy przy osi jezdni, aż przejadą, wjeżdżamy znowu w strefę 30 na godzinę. I musimy zwrócić uwagę na skrzyżowania równorzędne. Jedziemy prosto, skrzyżowanie równorzędne, obracamy głowę, czy wolne. Jak wolne, jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo, wjeżdżamy do ośrodka egzaminowania ruchu drogowego we Wrocławiu. Zbliżamy się do znaku stop, pełne zatrzymanie, dojeżdżamy do linii, przed linią się zatrzymujemy do zera, przemieszczamy się na punkt kontroli, zatrzymujemy się przed punktem kontroli. I w tym miejscu kończymy trasę egzaminacyjną. Jeszcze jedziemy prosto tam, gdzie żeśmy zaczynali. Zatrzymujemy się w tym miejscu.